Paweł Trybała, tuż po oficjalnym ważeniu przed galą FFF2. Witam serdecznie. Siema, witam Ciebie. Witam wszystkich. Paweł, pierwsze pytanie odnośnie Twojej kariery. Teraz będziesz szedł w stronę takich medialnych, kasowych pojedynków, czy jednak w stronę sportu być może w przyszłości pójdziesz? Wiesz co, no zobaczymy, jak to się potoczy. No, na ten moment, znaczy tak, po pierwsze, to jest większe wydarzenie, tak, okej, okay, tu będzie gala bardziej taka medialna, ale ja zamierzam pokazać naprawdę sportowy pojedynek na tej gali, nie zamierzam uciekać od sportu. Myślę, że mój rywal, z tego co wiem, też się przygotowywuje z zawodnikami, może ma mniejsze doświadczenia, ale też się przygotowywuje, od dłuższego czasu trenuje z zawodowcami. Także myślę, że nasz pojedynek tutaj będzie naprawdę ciekawy, będzie dużym sportowym wydarzeniem i myślę, że co, no jeśli tak, jeszcze na ten moment jestem zawodnikiem Federacji FEN. Właśnie, kiedy debiut? No właśnie. Na marzec jest, ale... Na marzec jest data, no zobaczymy, jak to będzie. No do tej pory miałem troszeczkę nieszczęścia związanego z tym, jedna kontuzja, druga kontuzja. Teraz mam nadzieję, że wszystko się potoczy dobrze. Zobaczymy, no na razie może będę toczył sobie raz tutaj pojedynki, a co się wydarzy dalej, no to już pokaże los, zobaczymy. Twój przeciwnik Kostrzewa ma jedną walkę zawodową, właśnie jak go może scharakteryzować, bo z tego co ja wiem, no to jest bitnym zawodnikiem. No tak mi się też wydaje, że na pewno nie będzie uciekał, że będzie twardym zawodnikiem, nieustępliwym. Ja również do takich należę, którzy nie uciekają przed bitką. No i myślę, że to będzie naprawdę ciekawe wydarzenie. Te internetowe krzyki, Mirka, odnośnie właśnie waszych przeciwników, że będą bici, że będą kwiczeć, płakać. Na ile myślisz, one wpływają na psychikę waszych rywali? Wiesz co, no moim zdaniem Mirek, trener, prowadzi taką dobrą strategię wchodzenia do głowy przeciwnika i ona naprawdę, ci słabi psychicznie zawodnicy potrafią naprawdę się zamknąć w sobie, gdzieś tam myśleć o tym, no co, no, opowiadał ostatnio, wmawiał ciągle o tym, że Damian Janikowski ma szklaną szczękę, że został 2 razy znokautowany, że zostanie 3. raz znokautowany i co, no i tak się stało, tak? I no on wchodzi w głowę, to jest wyższy stan trenera Mirka i jest lepszy niż sam McGregor w tym trash talku. Ja się w to jakby tam nie mieszam, zostawiamy to trenerowi, ma swój game plan na to wszystko i robi to co uważa i myślę, że budzi tym też fajniejsze zainteresowanie galą, bo na pewno więcej ludzi dzięki tam jego żartom, powiedzonkom obejrzy to wydarzenie i jest na pewno ciekawiej. Podczas pierwszej gali walczyłeś w walce wieczoru. Teraz jesteś być może troszeczkę zawiedziony, że no nie walczysz, tak mniej więcej w środku karty jesteś. No tak, no nie ukrywam, że milej się walczy gdzieś tam na jako tam ostatnia, przedostatnia walka, ale nie o to mi tak naprawdę chodzi. Chodzi mi o to, żeby dać dobrą walkę, żeby zwyciężyć, żeby to było zwycięstwo przed czasem. Tak mi się marzy. Mam nadzieję, że tak też jutro będzie. Ciężko trenowałem i mam nadzieję, że jutro będę zbierał owoce tych ciężkich przygotowań. No, zapraszam Was do oglądania jutro, będzie się działo. Okej, więcej nie męczę, dziękuję. No dzięki. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich Was. Do jutra.